Szanowni Państwo, bardzo serdecznie pragnę powitać w progach Miasteczka Galicyjskiego Oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na konferencji prasowej, która dotyczy konkursu już cyklicznego dotyczącego epizodów niepodległości elity ziemi sądeckiej II Rzeczypospolitej i ich losy. Tą edycję na 2021-2022 przygotowujemy właśnie w tej chwili. Chcielibyśmy się z Państwem podzielić kwestiami organizacyjnymi, ale także dotyczącymi merytoryki tego konkursu. Stąd też bardzo serdecznie pragnę powitać na dzisiejszej konferencji prasowej. Jest z nami pan poseł Rzeczypospolitej Polskiej Patryk Wicher. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie naszego gościa z Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Marcina Chrąskiego. Dzień dobry. I witam serdecznie pana doktora Marcina Mułkę, który jest z nami od kilku lat i który wraz z Stowarzyszeniem Orion jakby jest współorganizatorem tego zacnego konkursu. To już jest 5. edycja, a tak naprawdę 10., jeżeli chodzi o kwestię wspólnego konkursu, który podejmujemy w porozumieniu. Między innymi ja tutaj wymienię te wszystkie organizacje, które ten konkurs organizują. Tak jak tutaj wspomniałem, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, które przyszło mi zaprezentować, Stowarzyszenie Orion w Nowym Sączu, jak również i pan Andrzej Romanek. W statucie niejako przewidziane jest także kolejny nasz partner, który jakby złożył swój akces w tym roku do naszego konkursu. To jest Stowarzyszenie Dla Miasta, które w tym roku, w tej edycji będzie, można powiedzieć, funkcji bardziej występowało partnerskiej. Szanowni Państwo, cieszę się niezmiernie, że możemy ogłosić ten konkurs. Tutaj w Miasteczku Galicyjskim kolejną edycję, która zgodnie z regulaminem konkursów historycznych organizowanych w Nowym Sączu będzie przeprowadzona według pewnej koncepcji. Dlatego też na początku oddam głos panu Michałowi Mułce, który wprowadzi nam zagadnienia tego konkursu, jak omówi ten konkurs pod względem logistycznym. Bardzo proszę, panie Michale. Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że możemy dzisiaj spotkać się z Państwem i za pośrednictwem nowosądeckich mediów przekazać informacje o inauguracji 5. edycji konkursu historycznego Epizody Niepodległości Elity Ziemi Sądeckiej II RP, ich dalsze losy. Jest nam niezmiernie miło, ponieważ jest to kolejny konkurs organizowany w tej formule organizacyjnej. Pierwszy to byli Żołnierze Wyklęci, odbyło się 5 edycji, teraz Epizody Niepodległości Elity Ziemi Sądeckiej, to już jest 5. edycja. I będziemy zmierzali również do podjęcia starań o podsumowanie właśnie tego konkursu w formie publikacji, ale o tym powie pan poseł i pan dr Marcin Chorąski. Ja tylko chciałem przypomnieć parę informacji organizacyjnych, a mianowicie to, że konkurs nasz jest skierowany do młodzieży. Do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Nowego Sącza, ale również powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, ale również z Podhala, czyli powiat nowotarski i powiat tatrzański. Mówimy o elitach, tak? Czyli mówimy o ludziach, którzy tworzyli II Rzeczpospolitą na tych terenach, o których powiedziałem przed chwilą. Mówimy o tym, jaki był wpływ tych ludzi na funkcjonowanie, na życie społeczne, gospodarcze, polityczne, co też po sobie zostawili i jakie dziedzictwo mogą nam przekazać. A 4 edycje konkursu pokazały również, że to dziedzictwo jest bardzo bogate i warte zauważenia i warte promowania, pomimo tego, że mamy już dzisiaj 2021 rok. Kilka informacji organizacyjnych, czyli pierwszy termin to będzie 12 listopada 2021 roku. To będzie termin na wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez szkoły oraz doręczenie go do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Mamy tutaj możliwość wysłania pocztą elektroniczną, mamy możliwość wysłania na adres Muzeum Okręgowego, ulica Jagiellońska 56 w Nowym Sączu. Następnie 15 grudnia, czy do 15 grudnia jest to termin na przesłanie oświadczenia przez już uczestnika konkursu i jego opiekuna merytorycznego, który będzie dla nas jasnym sygnałem, że szkoła nie tylko przystąpiła, ale znajdą się również osoby w tej szkole, które będą zechciały złożyć pracę, czy to pracę indywidualną, pisemną, czy to pracę multimedialną, zarówno indywidualną, jak również grupową. Następnie te prace, one oczywiście muszą zostać dostarczone w formie wiadomości e-mail, czy jako załącznik
zaproszeń do e-maila, bądź też w formie przesłania nam tej pracy pocztą, jak w przypadku choćby prac multimedialnych, a następnie zostały one przekazane do szacownej komisji konkursowej do Krakowa, do oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i poddane merytorycznej ocenie. Tak jak w roku bieżącym, nasz konkurs jest organizowany na przełomie lat. W tym roku była to edycja 2000-2021 z uwagi na warunki wynikające z pandemii COVID-19. W tym roku również będzie to edycja na przełomie lat 2021-2022, ponieważ planujemy rozstrzygnąć nasz konkurs najprawdopodobniej w lutym 2022 roku. Bardzo serdecznie zachęcamy do przystąpienia do konkursu, a o jej idei, ale też o historii naszego projektu opowiedzą kolejni uczestnicy konferencji. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że po raz 10 wspólnie organizujemy konkurs, który jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Cele konkursu to zainteresowanie uczniów historią Polski z okresu XX wieku, szczególnie pierwszej połowy XX wieku, w kontekście elit, które tworzyły społeczeństwo powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, tatrzańskiego i nowotarskiego w rozumieniu współczesnym. Zainteresowanie tym takimi postaciami, które miały wpływ na rozwój gospodarczy, polityczny, kulturotwórczy tych terenów, tych ziem, jak i również w skali całego kraju, jest dla nas o tyle kluczowe, że uważamy, że te postaci były fundamentalne dla rozwoju II Rzeczpospolitej i dla rozwoju również Polskiego Państwa Podziemnego. Tutaj myślę, że warto podkreślić, że większość spośród tych osób zaangażowało się w działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej, a wielu spośród nich stało się później ofiarami represji reżimu komunistycznego w latach 1945-1956, jak i również później. Spuścizna po nich stanowi takie dobro materialne i niematerialne, które jest dostrzegane w tożsamości tych ziem, tych społeczeństw. Dlatego chcielibyśmy, żeby młodzież została zainteresowana postaciami z mało znanymi w kontekście całego kraju, historii całej Polski, ale tutaj na tych terenach szczególnie uznanymi. Mogą to być posłowie, senatorowie, ziemianie, naukowcy, urzędnicy, sędziowie, nauczyciele, księża, artyści, oficerowie Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza czy też Policji Państwowej. Kombatanci, społecznicy, którzy w jakikolwiek sposób wpłynęli na rozwój tych społeczności. To jest dla nas kluczowe, żeby to były postaci, które wielokrotnie zostały zapomniane, o których wiedzą tylko mieszkańcy danych miejscowości, a tak naprawdę szerzej są one nieznane. Być może będzie to asumpt do tego, żeby stały się te postaci później patronami szkół lub miejsc kultury, a nawet może i ulic w danych miejscowościach. Zapraszamy serdecznie do udziału, tym bardziej, że zmierzamy, bardzo chcemy, żeby kolejny cykl konkursu, tym razem poświęcony elitom społecznym na tym terenie, zakończył się publikacją, w której zostaną zamieszczone prace z laureatów z poszczególnych edycji konkursu. Szanowni Państwo, jak już było powiedziane tutaj wyraźnie przez moich przedmówców, a konkurs ten ma wyjątkowy walor. A pierwsze 5 lat poświęciliśmy żołnierzom wyklętym, czy też żołnierzom niezłomnym. Pokazaliśmy te niesamowite postaci, które żyły, funkcjonowały, dzięki którym mamy dzisiejszą niepodległość właśnie tych z naszych ziemi. Kiedy 5 lat minęło i faktycznie ten temat został dobrze opisany i zgrupowany w pierwszej publikacji 5-lecia tego konkursu, gdzie tutaj, tak jak mówię, ten konkurs rozpoczął się właśnie od współpracy Muzeum Okręgowego z panem ówczesnym posłem Andrzejem Romankiem, który nadal jest z nami wśród organizatorów, przyszedł ten temat, co dalej? A dalej
przyszedł z propozycją, żeby to były elity ziemi sądeckiej z drugiej RP. I faktycznie ten temat pokazał wiele ciekawych postaci, których nieraz nie znaliśmy, moi drodzy Państwo. Funkcjonowaliśmy, nawet ci pasjonaci historii lokalnej, czasami ci młodzi ludzie dokopywali się do takich ciekawych elementów historii z życia codziennego tych właśnie osób, że z ciekawością można było te prace przeczytać, zapoznać się z nimi, a też poszerzyły nasze horyzonty wiedzy na temat funkcjonowania właśnie tej ziemi, ziemi sądeckiej, podhalańskiej, gorlickiej, limanowskiej, czy tego całego naszej szeroko rozumianej sądeczyzny. A więc, moi drodzy Państwo, to jest piękna rzecz, jak młodzi ludzie stają się tymi poszukiwaczami, tymi, którzy właśnie dochodzą do tej prawdy. Czasami spotykają się z krewnymi jeszcze tych osób, którzy żyją, z dziećmi, wnukami, prawnukami, a czasami też, moi drodzy, muszą szperać w dokumentach, w przepięknym archiwach, gdzie poznają piękno tych spożółkłych kart i piękno właśnie odczytywania, poszukiwania tych informacji i tej satysfakcji, jak znajdzie się coś ciekawego i jest ta eureka, czyli mam to, tak? A więc te prace miały wyjątkowy walor, zarówno te multimedialne, jak i te pisane. Tutaj pan doktor, tak jak wspomniał, no poziom był naprawdę wysoki. W związku z tym, że kończy się kolejne 5 lat właśnie tego tematu związanego z elitami, tak jak pan doktor, podejmujemy starania tutaj oczywiście IPN, żeby przygotować publikację podsumowującą te właśnie tą część konkursu z najlepszymi pracami, zarówno tymi multimedialnymi, jak i tymi pisanymi. Będziemy się starać, żeby to była publikacja wraz z załącznikiem multimedialnym, czy albo pendrive, albo płyta, która pozwoli nam też zamieścić tą część właśnie graficzną. W związku z tym, moi drodzy Państwo, przed nami będzie decyzja w przyszłym roku, co dalej. Jaki następny temat ważny dla historii, pamięci, patriotyzmu naszego regionu, dla tej wiedzy historycznej o przeszłości, która kształtuje przecież i teraźniejszość i uczy nas o teraźniejszości poruszyć. Ale to przed nami. Ja cieszę się, że ten konkurs, moi drodzy Państwo, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Orion, ale także jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej trwa, że jest duże zainteresowanie, że ta młodzież się angażuje. A tu szczególne podziękowanie również do opiekunów, czyli nauczycieli, opiekunów, którzy mają tą merytoryczną nadzór nad tymi młodymi ludźmi, którzy są tymi, których bardzo często zachęcają do tego. Szapopa przed Państwem. Robicie wspaniałą robotę i kształtujecie nowe elity, właśnie tych młodych ludzi, którzy będą w przyszłości tymi elitami. I może o tych młodych ludziach, którzy dzisiaj pisali te prace za 100 lat, za 150, ktoś napisze publikację, że byli właśnie członkami elit przełomu XX, XXI wieku. Moi drodzy Państwo, my będziemy starać się, żeby ten konkurs coraz robił się szerszy, czy coraz te nagrody też atrakcyjne dla tych młodych adeptów, ale także i to nas cieszy, że te prace będą coraz bardziej o wysokim randze merytorycznej. W związku z tym, żeby nie przedłużać, też dziękuję tutaj panu marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, który przecież ma patronat nad tym wydarzeniem, nie tylko organizatorom, ponieważ pan marszałek wkłada też wielkie serce w to, żeby te publikacje, te konkursy się odbywały na naszej ziemi. I dziękuję wszystkim partnerom, którzy nam pomagają, oczywiście i organizatorom, czy szczególnie panu dyrektorowi Muzeum Okręgowego, IPN-owi, który ma nadzór przecież merytoryczny, a my jako Stowarzyszenie Orion, jako jedni współorganizatorów cieszymy się, że mamy zaszczyt funkcjonować tutaj w postaci w emanacji Michała od samego początku przez 10 lat, a my jako już oficjalnie stowarzyszenie od kilku lat. Cieszymy się też, że właśnie pan prezes Tomasz Michałowski z Stowarzyszenia dla Miasta w tym roku jako partner, w przyszłym roku już jako organizator, współorganizator też dołącza do tej akcji i też zapraszamy wszystkie środowiska, które by chciały wesprzeć to działanie, być z nami, promować to działanie wśród młodych ludzi, ponieważ w Nowym Sączu dzieje się bardzo dużo. Jak Państwo wiecie, braliśmy udział w budowie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego jako Stowarzyszenie też Orion. Będą też kolejne miejsca upamiętnienia, ale to upamiętnienie w tych duszach młodych ludzi, w ich świadomościach, kształtowaniu tych młodych ludzi, to jest to najpiękniejsze upamiętnienie, to jest ten pomnik, który będzie trwał przez wieki, bo to oni będą przekazywali tę wiedzę swoim dzieciom, swoim wnukom i ta historia nie zginie. A więc takie jest zadanie tego działania, szerzyć wiedzę o przeszłych latach, które kreują dzisiejszy czas i przyszły czas. A więc pamiętajmy o tym, że historia jest wielką nauczycielką teraźniejszości. Dziękuję serdecznie. Ja chciałbym się jeszcze odnieść, ponieważ my w tej chwili cały czas uczestniczymy w konferencji związanej z forum, Międzynarodowym Forum Muzeów Domowych, które odbywa się w Nowym Sączu i w Muzeum w Paszynie w drugim dniu. Chciałbym kilka słów właśnie powiedzieć o tym, co się dzisiaj dzieje w naszym muzeum. Już 10. Forum Muzeów Domowych. Czym są muzea domowe? Może rozpocznę od takiego przybliżenia jakby funkcji. To są te wszystkie muzea prywatne, te wszystkie izby pamięci, gdzieś tam aktywowane poprzez społeczność lokalną.
Panom. To są także muzea kościelne, klasztorne, misyjne, ale także muzea prywatne, które są niejako takim odzwierciedleniem pasji poszczególnych kolekcjonerów, którzy nie dość, że kolekcjonują obiekty o różnej proweniencji, to są obiekty oczywiście historyczne, to są obiekty także związane z życiem codziennym, to oddają coś z siebie, to znaczy organizują pewną działalność kulturalną w ramach własnego budżetu, poświęcają się, ukazując tą kolekcję, pokazując tą kolekcję, nie chowając jej w szafie. To jest bardzo ważny jakby czynnik. Jest też Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu wraz ze Stowarzyszeniem Polsko-Czeskim, jak również Uniwersytetem Wrocławskim, pod szczególnym patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i pani marszałek Iwony Gibas podjęło się już zorganizowania 14. edycji tej konferencji. Tutaj właśnie w Nowym Sączu cieszymy się, że wśród prelegentów są goście z Czech, ze Słowacji i z Ukrainy. Także wśród prelegentów byli zacne osoby kształtujące jakby przestrzeń życia kulturalnego i religijnego, wśród nich ordynariusz diecezji tarnowskiej ksiądz dr Andrzej Jesz, ale także i dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego Jana Pawła II w Krakowie, ksiądz dr Jacek Kurzydło, Mirosław Szczewicz z Muzeum w Nowej Wsi Słowackiej, która jest pionierem muzealnictwa na tym terenie i wielu, wielu innych zacnych prelegentów, wśród nich także i profesor Gładkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego razem ze swoją katedrą. Niezwykle interesujące zagadnienia, które dotyczą właśnie relacji pomiędzy instytucjami kultury wspieranymi przez państwo, przez samorząd, a tymi, które pozostają same, można powiedzieć, w tej orbicie udostępniania zbiorów, które są charakterystyką każdego kolekcjonera, który cechuje się właśnie jakąś pasją. Stąd też uważamy, że jeżeli nie ma tutaj takiej pewnej korelacji pomiędzy prawodawstwem polskim w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa, a właśnie tymi kolekcjami chcieliśmy zainicjować taki temat i polecamy się łaskawej pamięci tutaj pana posła Patryka Wichra, który mam nadzieję, że tą tematykę poruszy także w kontekście polskiego prawodawstwa i polskiego Sejmu. Serdecznie dziękuję, zapraszamy na konferencję dzisiaj w Nowym Sączu, a jutro przenosimy się do Muzeum imienia księdza Nitki, do Paszyna, tam będą relacje, jak również i referaty związane z kolekcjami kościelnymi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę.